Jak bardzo się zdziwisz, gdy powiem ci, że na Ziemi istnieje organizm, który odegrał kluczową rolę w naszej ewolucji. Ma bardzo podobne geny do ludzkich i od tysięcy lat pomaga nam radzić sobie z chorobami. Co więcej, pojawił się tu miliard lat przed człowiekiem. Pomówmy o grzybach. Od dawna przenikają one wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Od medycyny po podróże w kosmos. Grzyby pozwalają nam budować bazy na Księżycu, leczyć choroby, wytwarzać elektryczność, a nawet uzyskiwać nadludzką moc czy wyłączać poczucie strachu. Są w stanie rozwiązać niemal każdy problem i spełnić nasze najśmielsze marzenia. Musimy jednak być ostrożni, bo te małe organizmy są bardzo złożone. Na świecie istnieją 4 miliardy gatunków grzybów, w tym drożdży i pleśni. A jednemu z nich zawdzięczamy nasze życie. W 1928 roku mikrobiolog Alexander Fleming eksperymentował z różnymi kulturami bakterii. Naukowiec dostrzegł, że do jednego z naczyń w laboratorium wdarła się pleśń, która zabiła wszystkie mikroorganizmy wokół siebie. Fleming postanowił umieścić kolonie pleśni w zbiornikach z paciorkowcami, gronkowcami oraz bakteriami wywołującymi błonicę i wąglika. Pleśń zniszczyła wszystkie te organizmy. Później inni eksperci kontynuowali badania i odkryli, że kolejny rodzaj grzyba, pędzlak, wydziela substancję zdolną do zabijania patogenów groźnych chorób. W efekcie w 1943 roku w aptekach pojawiła się penicylina, pierwszy antybiotyk w historii. Począwszy od tego dnia, śmiertelność z powodu infekcji bakteryjnych i ropiejących ran zaczęła gwałtownie spadać. Jednak grzyby ratowały nam życie na długo przed tym. Nasi przodkowie już tysiące lat temu używali ich jako leków. W 450 roku przed Chrystusem grecki lekarz Hipokrates sklasyfikował chubiaka pospolitego jako silny środek przeciwzapalny i hemostatyczny. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej od setek lat używali purchawki do leczenia ran, a w V wieku chiński alchemik Tao Hanjing opisał lakonicę żółtawą jako skuteczne lekarstwo na wszystkie choroby. Oczywiście grzyb ten nie sprawi, że będziesz żyć wiecznie, chociaż niektórzy z jego krewnych mogą zadbać nawet o to. We współczesnej medycynie grzyby wyleczą najgroźniejsze schorzenia. Badanie z 2007 roku wykazało, że żagwica listkowata zmniejsza insulinooporność, znacznie ułatwiając życie pacjentom z cukrzycą. Owe testy przeprowadzono na myszach i nie mamy jeszcze pewności, czy grzyb jest skuteczny u ludzi, ale wyniki są bardzo obiecujące. Inny eksperyment na myszach ujawnił, że maczużnik bojowy może hamować inwazję czerniaka, czyli najbardziej śmiercionośnego i agresywnego rodzaju raka skóry. Za to kilka badań na ludziach wykazało, że przyjmowanie suplementów diety z twardnikiem japońskim wydłuża życie pacjentów z rakiem żołądka i znacznie poprawia skuteczność leczenia. Wygląda na to, że grzyby wkrótce będą służyć naukowcom do leczenia raka, cukrzycy, a nawet depresji. W listopadzie 2022 roku czytelnicy New England Journal of Medicine poznali wyniki największego w historii badania klinicznego poświęconego terapii psylocybiną w depresji lekoopornej. Psylocybina jest głównym składnikiem grzybów halucynogennych. Po przedostaniu się do organizmu zmienia się w psylocynę, przekracza barierę krew-mózg i wiąże się z receptorami neuroprzekaźników. Mówiąc prościej, pod wpływem psylocybiny setki tysięcy neuronów z różnych części mózgu zaczynają przekazywać między sobą informacje. Jeśli wykonamy rezonans, by uzyskać szczegółowe zdjęcia, zobaczymy jeden wielki chaos. Ale tak naprawdę podobne procesy zachodzą w mózgu, gdy śpimy. Dlatego psylocybina pobudza trwały wzrost nowych połączeń neuronowych, dzięki czemu osoba z ciężką depresją lepiej reaguje na terapię. Badanie wykazało, że po przyjęciu leku w dużych dawkach 29% pacjentów uzyskało remisję w ciągu zaledwie 3 tygodni. Owe badania napawają nadzieją, że wkrótce znajdziemy grzyba, który wyleczy wszystkie dolegliwości i da nam nieśmiertelność. Lecz o ile środowiska konwencjonalnej medycyny są sceptyczne wobec takich stwierdzeń, to zwolennicy medycyny alternatywnej od dawna zapewniają, że ten skarb już odkryto, a jest nim potocznie zwany grzyb Reishi.
Stosuje się go w tradycyjnej medycynie chińskiej od ponad 2000 lat. Jego właściwości jako pierwsi opisali taoistyczni kapłani, używający grzyba do wspomagania medytacji. Ma on uspokajać umysł, pozytywnie wpływać na energię chi oraz sprawiać, że ciało staje się lekkie i młode. Wywar z reishi rzekomo może zapewnić nieśmiertelność. Podczas badań klinicznych naukowcy odkryli, że grzyb ten zawiera związki triterpenowe, których struktura molekularna jest podobna do sterydów. Okazało się, że grzyb może pomóc w walce z rakiem i łagodzić choroby autoimmunologiczne. Dalsze eksperymenty jednak wstrzymano ze względu na ryzyko wystąpienia u osób badanych skutków ubocznych. Kto wie, może jeśli wznowimy badania nad grzybami reishi, pewnego dnia naprawdę dadzą nam one nieśmiertelność. Jednak trzeba uważać, żeby próby jej osiągnięcia nie przyniosły odwrotnego skutku. Oto muchomor zielonawy, zwany też sromotnikowym. Jest to jeden z najbardziej śmiercionośnych organizmów na Ziemi. Jego kapelusz zawiera silnie szkodliwe substancje – amatoksyny. Mogą one wytrzymać bardzo wysokie temperatury, a kiedy dostaną się do organizmu człowieka, nieuchronnie go zabiją, nawet jeśli połknął on tylko połowę grzyba. 12 godzin po dotarciu do żołądka muchomor ten wywołuje gwałtowny ból brzucha, wymioty, biegunkę i intensywne pragnienie. W ciągu 3 dni amatoksyny powodują ostrą niewydolność wątroby, która prowadzi do śpiączki, a później do śmierci. Ale nawet śmierć nie uwolni nas od grzybów. W najbliższej przyszłości ludzie będą chowani w innowacyjnych kombinezonach z grzybni. Ich prototyp już w 2011 roku opracowała artystka J-Rim Lee z Korei Południowej. Chciała ona zapobiec zanieczyszczeniu gleby metalami ciężkimi, które gromadzą się w ludzkich ciałach i uwalniają podczas ich rozkładu. Wystarczy umieścić ciało w specjalnym kombinezonie zwanym Infinity Mushroom, który będzie się nim stopniowo odżywiał i przeciwdziałał toksynom. Poniekąd i to można nazwać nieśmiertelnością. A więc, które z innych marzeń możemy spełnić dzięki grzybom? Kombinezon pogrzebowy. Nie jest jedynym obiecującym startupem opartym na grzybach. Chcesz się wzbogacić? Postaw na domy z grzybni. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie NASA. Grzyby stanowią bowiem doskonały materiał do budowy baz poza ziemią. W ramach projektu Grzyboarchitektury eksperci stworzyli solidne pustaki budowlane na bazie grzybni. Problem jednak w tym, że każde miejsce, w którym chcemy budować domy z grzybów, czy to Mars, czy Księżyc, musi mieć tlen na powierzchni. Grzyby są w końcu żywymi istotami, więc wymagają pewnych warunków wzrostu. I tu z pomocą przychodzą sinice. Przy odpowiedniej ilości światła i wody organizmy te mogą wytwarzać tlen i składniki odżywcze. Okazuje się, że aby zbudować dom na Marsie, musimy wykorzystać lokalny lód, warstwę sinic i cegły oparte na grzybach. W tej chwili grzyboarchitektura jest w początkowej fazie rozwoju, a więc jeśli znajdziesz tańszy i bardziej efektywny sposób na budowę domów z grzybów, to NASA przedstawi Ci bardzo korzystną ofertę współpracy. Ale to nie jedyny sposób na zbicie fortuny z pomocą grzybów. Co powiesz na wykorzystanie ich do generowania elektryczności? Naukowcy z Instytutu Technologii Stevensa w New Jersey przekształcili zwykłego białego grzyba w mały generator prądu. Nadrukowali trójwymiarowe skupiska sinic i grafenowych nanowstążek na kapeluszu grzyba, aby go naładować. Gdy bioniczny grzyb absorbuje światło, warstwa sinic aktywuje fotosyntezę, wytwarzając prąd o natężeniu 60,5 nanoampera. To za mało, by naładować telefon. Ale jeśli takich grzybów będzie więcej, to wystarczą one, by utrzymać działanie lampy LED. Co więcej, sinice i grzyby podtrzymują nawzajem swoje życie. Pieczarka zapewnia schronienie i składniki odżywcze bakteriom, a te z kolei uwalniają substancje, którymi żywią się te grzyby. Jeśli jednak pozyskiwanie prądu wytwarzanego przez kolonie grzybów wydaje Ci się zbyt trudne, to istnieje inny sposób, by się wzbogacić. Wykorzystaj te organizmy do stworzenia superumysłu. Niektórzy naukowcy uważają, że to właśnie dzięki grzybom ludzie zyskali rozum i wyewoluowali. Bardzo możliwe, że grzyby psylocybinowe odkryliśmy wieki temu, jeszcze w prehistorii.
Nieświadomie lub celowo prymitywni ludzie mogli spożywać surowe grzyby halucynogenne. Niewielkie ilości toksyn mogły stymulować funkcje poznawcze mózgu, a substancje psychotropowe rozwinęły w nas wyobraźnię. Być może to właśnie pod wpływem grzybów psylocybinowych ludzie wpadli na pomysł rozpalania ogniska i gotowania na nim jedzenia. Ale jeśli nie masz czasu czekać, aż wyewoluujesz w nową, nadinteligentną formę życia, to spróbuj poprawić swoje zdolności poznawcze dzięki soplówce jeżowatej. Badanie przeprowadzone w 2013 wykazało, że grzyb ten zawiera hericenony i erinacyny. Związki te stymulują wzrost nowych neuronów w mózgu. Naukowcy przeprowadzili badanie z wykorzystaniem mysiego modelu choroby Alzheimera i dostrzegli, że soplówka odwraca objawy tego zaburzenia, w tym utratę pamięci. U ludzi stosowanie proszku z tego grzyba może rozjaśnić umysł. Tyle tylko, że całe badanie sfinansował producent suplementów grzybowych. Jeśli więc ktoś ma się wzbogacić na soplówce, to nie będziesz to ty, a właściciele firmy. Ale jest jeszcze jedno marzenie, które możemy spełnić dzięki grzybom. Grzyby psylocybinowe, poza leczeniem depresji, mogą ułatwić ewolucję. Od zarania cywilizacji ludzie używają ich, by oderwać się od rzeczywistości. Istnieje 10 tysięcy rodzajów grzybów jadalnych, a 216 z nich zawiera substancje psychotropowe. Eksperci nie wykluczają, że ludzkość zwróciła się ku nim 12 tysięcy lat temu. Jednym z najstarszych przykładów sztuki psychodelicznej ukazującej wpływ grzybów na ludzi są malowidła naskalne Guajon, znalezione w północno-zachodniej Australii. Badania z 2020 wykazały, że malowidła te powstały 10 tysięcy lat przed Chrystusem. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Środkowej, mówiący językami Azteków i Majów, nazywali grzyby halucynogenne ciałem bogów. Tubylcy używali ich w ceremoniach religijnych już 1500 lat przed Chrystusem. Co więcej, grzybki i halucynki były powszechne w starożytnej Grecji, Egipcie, a nawet w północnej Azji. A ludność lodowatej Syberii miała przetrwać ekstremalne zimno właśnie z ich pomocą. Ale jak one działają? Naukowcy przeprowadzili wiele badań klinicznych na ludziach, aby dowiedzieć się, jak dokładnie psylocybina wpływa na funkcjonowanie mózgu. Uczestnicy otrzymali dożylnie 2 mg psylocybiny, a za pomocą rezonansu magnetycznego mierzono zmiany w ich mózgach. Okazało się, że psylocybina ma zauważalny wpływ na korę przedczołową. Ta część mózgu jest odpowiedzialna za abstrakcyjne myślenie, umiejętności analityczne, regulację nastroju i percepcję. Dlatego też niektórzy z uczestników mówili później, że widzieli dźwięki i słyszeli kolory. Ponadto psylocybina zwiększa poziom serotoniny, powodując halucynacje. Według danych amerykańskiego Instytutu do Spraw Narkomanii, od 20 do 90 minut po wejściu psylocybiny do organizmu wywołuje ona eksterioryzację. Jest to poczucie wyjścia poza swoje fizyczne ciało i patrzenie na wszystko z daleka. Stan ten może trwać nieustannie do 12 godzin. Co więcej, ochotnicy badania na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa po zażyciu psylocybiny czuli się bardziej kreatywni i opiekuńczy wobec innych. Jednocześnie naukowcy twierdzą, że związek ten nie powoduje uzależnienia. Wygląda na to, że grzyby rzeczywiście mogą uczynić cię szczęśliwszym. Ale zawsze czytaj drobny druk, bo po pierwszym zażyciu tych grzybów niektórzy ludzie mogą halucynować dożywotnio. Jest to tak zwane zaburzenie postrzegania spowodowane halucynogenami, a naukowcy wciąż nie wiedzą, jak je leczyć. Osoby, u których rozwija się ten stan, widzą świat tak, jakby ktoś nałożył na niego tęczowy filtr. Efekt ten może stopniowo zanikać, by nagle powrócić z pełną mocą. Oprócz halucynacji wzrokowych, występuje też uczucie strachu i paniki. Innymi słowy, zamiast trafić do szczęśliwego miejsca, możesz wylądować po przeciwnej stronie i już stamtąd nie wrócić. Nie wiem, czy ci się to spodoba, ale jest jeszcze jedno marzenie, które grzyby pomogą nam spełnić. Naukowcy sugerują, że Wikingowie często korzystali z niezwykłych właściwości grzybów. Legendarni wojownicy spożywali je, by stać się berserkami i wejść w stan dzikiej furii. Jeśli wierzyć nordyckim legendom, berserkowie odgryzali części tarcz i niszczyli wszystko na swej drodze.
W XIII wieku islandzki historyk i poeta Snorri Sturluson napisał, że Wikingowie byli wściekli jak wilki, silni jak niedźwiedzie i zabijali wrogów jednym ciosem. Współcześni naukowcy sądzą, że taki stan mógł wywoływać muchomor czerwony. Jest on zabójczo trujący. Jednak prawidłowe go przyrządzanie, na przykład wielokrotne gotowanie, może uczynić go stosunkowo nieszkodliwym. Wiadomo, że zawiera psychoaktywne metabolity jak kwas ibotenowy czy muscymol. Te wywołują stan upojenia lub transu z iluzjami słuchowymi i zmianami w widzeniu kolorów. Berserkowie mogli doświadczać stanu zmienionej świadomości i dlatego podczas bitew wpadali w niepohamowany szał. Legendy nazywają ten stan Berserkergang. I mówią, że zaczynał się od dreszczy ciała, drżenia i szczękania zębami. Następnie twarz Wikinga puchła i czerwieniała, a ten wybuchał szałem. Gdy wszystko ustępowało, berserker przez kilka dni był wyczerpany i otępiony. To dlatego, że grzyb zawiera też muskarynę, która wywołuje zaczerwienienie twarzy, wymioty, zwiększone napięcie mięśni, delirium i drgawki. Wojownik, znosząc ten stan zbyt długo, po bitwie musiał czuć olbrzymie wyczerpanie fizyczne. Ale berserkowie mogli spożywać coś jeszcze. Na przykład grzyby psylocybinowe. Badania na myszach z 2013 roku wykazały, że grzyby te faktycznie mogą znieczulić na strach. U gryzoni wywołano wcześniej strach przed danym sygnałem dźwiękowym, które zawsze poprzedzały wstrząsy elektryczne. Lecz gdy myszy otrzymały drobne dawki psylocybiny, nie zamierały już w nerwowym oczekiwaniu po usłyszeniu sygnału. Nie przeprowadzono jeszcze żadnych badań, by sprawdzić, czy ludzie reagują w ten sam sposób, ale bardzo możliwe, że małe dawki psylocybiny mogą uodparniać nas na strach. Pamiętajmy jednak, że jest on naturalną reakcją samoobronną, więc lepiej go nie eliminować. A teraz zobaczysz coś, co może znieczulać na strach, zmuszać do przejścia w tryb berserka i kontrolować każdy ruch. Oto tak zwany grzyb zombie. Pasożyt, który przejmuje kontrolę nad zachowaniem innych organizmów. Jego ofiarami najczęściej są mrówki z rodzaju Camponotus. Po wdarciu na ciało owada grzyb rośnie wewnątrz, tworząc połączoną trójwymiarową sieć. Przejmuje układ nerwowy mrówki i zaczyna kontrolować ruch jej mięśni. 3 tygodnie po infekcji grzyb zmusza mrówkę do opuszczenia gniazda. Owad wspina się na pobliską roślinę na wysokość 30 cm. Tam mocno chwyta szczękami przypadkowy liść, przyjmuje pozę śmierci i zastyga w ten sposób, dopóki nie umrze. Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Stanu Pensylwania i Uniwersytetu Notre Dame zbadali próbki tkanek unieruchomionych w ten sposób mrówek. Okazało się, że pasożyt powoduje zanik mięśni, rozprzestrzeniając się bezpośrednio między włóknami mięśniowymi ofiary. Wciąż żywa mrówka zastyga w jednym miejscu, niezdolna do ruchu. W międzyczasie grzyb zaczyna wyrastać zarodnikami z głowy owada, tuż nad jego kolonią i zaczyna szukać nowej ofiary. Naukowcy wciąż nie wiedzą, co dokładnie umożliwia grzybowi sterowanie ruchami innej żywej istoty. Jak dotąd może on torturować tylko mrówki i nie jest w stanie przetrwać w ludzkim ciele. Bryn Dentinger, profesor biologii na Uniwersytecie Utah, twierdzi, że temperatura naszego ciała jest dla grzyba zbyt wysoka, więc jego białka denaturują w naszych organizmach. Ale co jeśli to się kiedyś zmieni? A w końcu wiele gatunków grzybów może przetrwać w ludzkim ciele. Na przykład kropidlak, czyli czarna pleśń. Grzyby te zwykle pojawiają się w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ale jeśli przypadkiem wdychasz zarodniki pleśni, będą one mogły uszkodzić twoje narządy. Infekcja dostanie się do płuc i wewnątrz ucha. Stamtąd poprzez krwioobieg dotrze do innych ważnych części, w tym wątroby i szpiku kostnego. Kropidlak powoduje zapalenie płuc, głuchotę i owrzodzenia skóry.
Jeśli szybko nie udasz się do lekarza, możesz nawet umrzeć. Teraz wyobraź sobie, że grzyb zombie przystosowuje się do życia w ludzkim ciele. Może to być jedna z konsekwencji globalnego ocieplenia. Wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej, grzyb będzie musiał dostosować się do nowych warunków. Naukowcy sądzą, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny, ale nie mogą go wykluczyć. Grzyby pasożytnicze, przejmujące kontrolę nad naszymi ciałami, mogą kiedyś stanowić coś więcej niż scenariusz do filmu o apokalipsie. Załóżmy, że do organizmu wedrze nam się grzyb psylocybinowy. Może on podnieść nam poziom inteligencji, zapewnić nieskończone szczęście lub znieczulić lęki. A z drugiej strony zawsze istnieje ryzyko, że wykorzysta cię on do własnych celów i będzie postrzegał twoje ciało jako platformę do rozprzestrzeniania szkodliwych zarodników. A ty? Oddasz się pod kontrolę grzybów, by móc spełniać wszelkie pragnienia?